Hej widzowie, przyjechaliśmy z Jacą na działkę. Trochę materiału wzięliśmy na mieszkanie, żeby zrobić. Pralkę już zanieśliśmy do samochodu. Jacek sobie wziął tam, co mu potrzebne. Co jeszcze wam powiem? Kibelek mamy ze spłuczką, no, praktycznie nowy. Wieszak na przedpokój, tam coś jeszcze się znajdzie, coś tam pobrałem. Zostawcie łapkę i subskrypcję, widzowie. Wierzę w was, że dobijemy dzisiaj do 3000. Pomóżcie mi. A jeszcze zabiorę ten obraz. Aha. Konie. On się zniszczył, a ja go spoczniętu widziałem. Ja ci hajterzy, co wjeżdżacie na moją rodzinę, na moje dzieci. O. To nie chcę być bezczelny w filmiku przeklinać, ale jebać was. Żeby wjeżdżać na zmarłe dzieci, to jest, wiesz, krytyka. Ale wiesz, najlepsze jest to, że to są hejterzy, którzy potrafią pisać, ale wiesz, postawić się w twarz, ci się już nie postawią. Jak taki hejter napisze coś o moich zmarłych dzieciach, to przyjdź, to cię położę koło nich. No widzisz, ludzie nie mają zahamowań. Ale cóż, nie zniszczycie mnie. Siateczka jest, tynk jest. Ściany będziemy zaciągać. Kafeleczki będziemy robić. Jaca sobie obraz jakiś tutaj wziął z koniami. Nie wiem, po co mu to. Jaca lubi konie. Wychowany od małego przy koniach. Mój ojciec miał zawsze konie. Tak? Stajnie? Pewnie, ja ze wsi pochodzę przecież, nie? Pewnie. Wolałbyś chyba, żeby prawdziwe były, a nie na zdjęciu. No, wspomnienie zawsze dostaje, nie? Jeździłeś na koniach? Były konie pociągowe, konie do pracy w polu, w lesie, nie? Może ci kupię konia, będziesz do pracy jeździł od Berki. No. Po ulicy. Kucyka, nie? Wyjeżdżał o 3 w nocy. Jest, bo jest pani śpi. No, ale cię śpi. Czy nam to wejdzie teraz tutaj? Już trzeba to upchać. Ja się powiem, że na kolano dajemy dwa worki tego. Widzicie, widzowie? Tak do murowania, tynk, kibelek, wiadereczko, wszystko co trzeba jest. Nie, spoko, damy radę, chyba. No. Czekaj, żeby tej spłuczki nie strzał. O. Bo zaraz będzie drugi chyba lizarz bez spłuczki. To możesz tutaj wsunąć. Jak wejdzie. No i tu jeszcze ten jeden worek. No, tam jest te lustro mówiące tam. A wziąłem wam na przedpokój albo do łazienki, nie wiem. Ostatnio narzekaliście, że nie macie lustro. To się strzeliło, ale co to nie wiem. Okrapo trochę. To nie bus. Table mamy, żeby instalację zrobić w łazience. Bo tam też się podwiesi sufit w któregoś dnia. Trzeba kupić płytę jedną z parę profili. A co tam, dwa? Co? Widzowie, powiem wam, że trzymam tą kamerę, ale jest okropnie zimno. A, teraz muszę jeszcze z tym jechać. Weź ten sznurkiem przewiąż, bo korki wyłączyłeś. A. To tylko tym sznurkiem bramę przewiąż. Tutaj jest praleczka, widzowie. Niestety w audycji nowa pralka była, ale się trochę pobrudziła, ale werka i tak nie ma co robić, to umyję. Jedziemy jak Rumuny. Wszystko mam. Nie może zepsuć. Spod śniegu ostatnio, jak my tam robili, to żebym go wyciągnął. Padnie, ale nie padnie. To jest... Dobra. Ale żyje.
Jesteśmy, widzowie, na miejscu. Jaca poszedł obudzić Werkę. Wstała? Nie, nie. Kurde, weź ten kluczyk, jest w środku, bo bagażnik jest zamknięty. Gdzie on jest? Bo nie masz kluczyka, już nie zaczaskuję. Nie, od pasażera się nigdy nie zaczaskuję. Werka, chodź, pomożesz. Kurde, też we wszystkim. Zabiję się tam. Kurwa, coś jest nie tak z tą mantelą. Materiały przyjechały. Kibel ze słuczką. Tak, ja mam to podnieść. A tutaj patrz, co jest. Darka! Ciekawa jestem, gdzie masz. Była dzisiaj u ciebie ta pani? Tak, była. Wpuściłaś ją? No. Bo ona tam do mnie wypisywała z... Ona mnie spotkała na przystanku, jak wracałam z poczty. No, jakieś tam pretensje do mnie Letkie miała, a ja nie mogłem odpisywać, no bo nie mogłem odpisywać, bo byłem w pracy. Nie, ona... A ona tu, wiesz, pukała do ciebie chyba. I co, była tu normalnie w środku? Tak, pomogła ci? Tak. Dała mi ciuchy i przywiozła ten, na telewizor. Co, wieszak? No. Tak? No. Widzisz, przywieźli ci wieszak dzisiaj. Telewizor. Przywiozła całą reklamę do ciuchy. Wieszak na telewizor przywieźli dzisiaj. Widzowie. Ona mnie spotkała na przystanku, jak wracałam z Biedronki i z tej. Dobra, pomogę mu, bo widzowie później powiedzą, że stałem nic nie robiłem. Ja lepsze. Uwaga, tam uwaga. Widzicie? 30 kilo. Jedną ręką. Kurwa, co tak pachnie? No, nie wiem, ale... Czujesz? Czyżby Werka obiad zrobiła? Ty jesteś tu w garku. Ty, zrobiła, no. Pa. Widzowie, powiem wam, że zajebiście pachnie. Nie tyknąłbym tego. Nie, no, ale... Patrz, Grzesiu, Jacek. Ale pachnie coś. Chodź, zobacz. Chyba zrobiła z tym, sosem pieczeniowym. Na pewno. Bo pachnie to jak... No, fajnie pachnie. Co nie? Z sosem takim. Ale teraz to potrzeba kombinowany przez nie. Dobra, to co, ty będziesz to robił okno, ja będę drapał już te ściany. A co tu się? Ja będę musiał ustawić dantę, Darka, ja jestem taki głodny, a tam kurde pachnie jak tym sosikiem. Robiłaś z pieczeniowego? Tak. A skąd te, Jacek, te dwie butle tu leżą? To tu za drzwiami. Nie było ich. A teraz są trzy. Patrz, tutaj widzisz po prawej. A jeszcze jedna jest w połowie pełna. Ale pachnie, no już na wejściu. No w końcu Jacek dostał obiad po przyjściu z pracy. A ja zawsze mam ten jedzenie, wczoraj też miałem. Kurde, no i tu pojadę. Jak ja jutro pojadę? Przejdziesz to. Dobra, zapauzuję i... Materiały, widzowie, wniesione. Praleczka jest wodna, tylko trzeba ją umyć. Mało używana. Ale na działce została, to się ubrudziła. Kibelek jest. Tylko powiedzmy, gdzie ona pójdzie. Spłuczka jest. No ona pójdzie tam, gdzie ta szafka. No to szafka by wylądowała gdzieś tu na razie. Na razie, znaczy... W ogóle wszystko stąd wyląduje, bo będziemy z Jacą sufit podwieszać. Żeby lepiej widać, a później będziemy wszystko w tynkach i cała kuchnia też w tynkach i to będą drzwi. Nie, taką przywiozłem im jeszcze półeczki na przedpokój, na ten i lustro. No i mi się wydaje, że to chyba będzie lepsze niż tamten. Konfident. Dobra, idź tam do tego pokoju, bo tu trzeba się trzymać. Chodź, musisz mi się sprawdzić ten pokój, ale... Co? Nie kupowałem. O, widzowie. Dzisiaj w ogóle przyjechała pani do Werki. Przywiozła jej ciuchy. Wieszak na telewizor. I ciuchy. I ciuchy tutaj dla Bereczki. Mareczki. Werka, ty masz jeszcze plaster? Robert, ten sąsiad chce z tobą porozmawiać. Ja nie chcę z nim.
Lekarze jak nogi, no słyszałem właśnie. Codziennie mu robi. Codziennie mi robi, no. No wczoraj akurat nie. Powiem tak szczerze, że... No ten. Ja sobie umiem robić, właśnie. Ale... Wy się tam przyzwyczai. Nie, nie. Ja to umyj ręce. Idzie, co umyj ręce i ja wiesz, że dopiero zrobisz ten okno. Nie, robię, zapalę i robię. Nie no, zjedz se, przecież pachnie, jest ciepłe. Fajne. Sam bym to zjadł. Później... No, no, to jest. Zostaw mi tam troszkę i... Zostaw tam. No. Muszę zobaczyć tą antenę i tą telewizor. A co, włączył się? Co zrobiłaś? Kurwa, ja nie wiem, co jest grane. Załóż go normalnie. Widzę... Czaj, że ty, ci widzowie, to w życiu mnie dogodzisz. Wczoraj poszłaś na tą szybkę, to pisali, że ten, że kłamiesz i żebyś pokazała jeszcze, wiesz. Pośladek. No. No nienormalni. Nie dogodzisz im. Trzeba było ten, puścić filmik jak jęczałam. A nie, potem by powiedzieli, że seks wyprawiałam. To też nic nie da. Antena już padła całkiem. Antena jest do dupy. Tam w ogóle ona z tej jednej strony nie jest. Przełącz ten. No, już żeś urwa, no to nie. A ja urwa mam. Dziwisz się, że nie działa, jak tu jest ten? Zapomnij się mi daj. Ja urwa. No, dać jej to od razu zepsuje. Inny musi być, nie? No. Słodka chwila. Kiślu mu się zachciało. No. Mogę sobie otworzyć, jedną wziąć? A tam już dokąd leż? Co? No nie, zaraz, bo... Najpierw muszę zjeść, nie? Ta końcówka jest zepsuta i bez tej końcówki trzeba sam drut wsadzić. Aha. No to tak jak tam. No coś powiem? Że tu robi zakłócenie jeszcze to wiadomo, wiesz? To. To robi zakłócenie, tak, że Becia, uwierz mi w to, że ten zasilacz robi zakłócenie, bo on był podpięty razem z tym kablem, wiesz? I teraz by trzeba było to zrobić, tak jak Robert zrobił. Wiedział. No, co się tu dzieje? Bo człowiek jak się przyzwyczaić przez parę dni, a później nie ma tej chyba jak cholera. Teraz działa na mnie. No to widzisz to. I to robi zakłócenie, bo to jeżeli coś ściąga, to jest zasilacz tak samo, mocny zasilacz. Mimo to, że on nie działa do przodu, ale on ściąga wszystko, nie? To jest pozwolenie. Tylko by trzeba było tak zrobić to. Końcówką. No to później, mogę chyba jeszcze zrobić. Ale na jeden tyle nie przełączę, jak ty chcesz, żebym razie miał wziąć, to już nie kleci. Ja będę miał, ja bym miał, żeby okno teraz zrobić jeszcze. Prezes śpi cały dzień, przyjeżdżam o 25 wieczór i jeszcze chcę coś robić. Kurde, chciałem to gdzieś pokończyć tam, ale co jeszcze. Jeszcze miałem szpaklowania trochę. Wychodzą dziurki, a teraz jeszcze wyszła, to takie jak igiełko, nie? I stanął mi, zostaw mi to, bo tu nic nie widać, bo nie będę halogenem świecić. Nie zostawię tego. Wtedy to już wiesz, takie podociąganie, ale szlifność takie, no wiesz. Jak łatwiej to zrobię tam, wiesz. No bo... No zobaczymy, jak sufit widział. Sufit już jest fajny, bo wymalowałem go. Powinien być super, nie? A ty palisz, czy co robisz z tym papierosem, czy uważasz? Nie mam co palić, nie tak szczerze, co, warka boli? No, czuję boli. No, nie wiem. Się lecz? Nie bardzo, ale taki tępy. Nie ostry, tylko taki tępy. Ale to jest normalne. 2-3 dni. Nie możesz się teraz przepracowywać. Proszę. Jak to jedzie ze mną, będzie malować. A, malować, no. Tu malowałaś, no to co tam też zależy? Tak, no tu zobacz jaka tuszelka. Jesteś powiem, przy takiej robocie... Ale weź pod uwagę, że ja pierwszy raz malowałem. Może w życiu nie malować nic. Ani na bloku technicznym to, nic. To malowałam, ale ja mówię o ścianach. A wiesz w ogóle malować na jakimś rysunku? Umiem. Ona pewnie była taką ten... No zobaczymy. Ulicznicą, co ten, grafiki robiła na murach. No. Nie wiem, tyle umiałem malować. Ała! Nie wiem, wychodziło, bo lubiłem plastykę, nie malowałem, dużo malowałem, ale... Nie, po czasu. Jeszcze mój palec, bo muszę na pogotowie. A podrapać tak. Ścianę, Weronika, w kuchni. Będę musiał jechać z palcem na pogotowie. No, bo... To co malowałem? Cegły mi przycięło. Nie, tamte co tak. Roberta. Tamte przyweźli. No to tam wszystko trzeba drapać, no całość. Co? Szpachelka. Przywieźliśmy.
Nawet dwie. Dobra, moje roboty tutaj. Dobra, chcę sam zrobić. Czy masz robotę? Słuchaj, chwilę za patyczki. Zjedz obiad. Obiad o kolację bym powiedział. Nie, chcę na razie. Wiecie, że nie da, przed przyjazdem... O co ja kurwa gotowałam? Wiem, odgrzeję sobie. Idę to zrobić, domuruję to okno i zapiankuję, bo jednak ciągnie przez to i ten. Powiem ci, że przed przyjazdem Roberta jakieś 20 minut wcześniej, nie? To jadłem te kanapki, co mnie zbiłaś, nie? I herbatę gorącą z Kamilem siedli i zjedli, nie? Bo jeszcze został na robocie, nie? Więc jakby... Ja domaluję sobie ten pokój, nie? Zagruntuję go sobie. Jak tam, ale nie Werka, robimy w piątek Big Brothera? Big Brothera w piątek? Ale do pokoju zwierzę ja nie idę. O, widzę, że tablicę zmieniłaś. No, widzicie? Teraz to jeszcze... Większe pół tablicy. Weronika, krzyżówki rozwiązuje. Włosów nie jesz? Nie. A to no, co? Aha, nie ma ci to obraz, co? Nie. Nie, no nie jest, po to jest, żeby to jeść. No, poszło na tą pocztę. Co się włączyło? Kręciłam się po biedronce. Ludzi, mętu. No, jedna kasa zawsze otwarta, ale zwykle postanowałam za tymi łódkami, no to tam było... I co, wysiadać z autobusu, a ta pani co powiedziała? Berka, to ty? Nie, zawołałam, ja tak patrzę. No skąd ci kojarzę? Skąd ty ją znasz? Krew. Bym przycisł palec. Tak się zachowuje. I ten, i... Nie, bo mnie to denerwuje takie coś, wiesz? To zaraz wszystkim będzie koniec. No i gdzie idę? Ja mówię, no wracam z sklepu. No i mówi, że ma ten uchwyt. A zrobiłaś pani herbaty? Nie chciała nic do picia. Pogadało się, tutaj pojechał. Pozdrawiamy panią i dziękujemy za uchwyt. Rzecz. Bardziej za wieszak. Powiesimy telewizor, to trzeba potem tą ścianę zrobić. Nie? No już jak się zrobi, to się powiesi, na razie niech leży. Za bardzo chyba. Ja sobie spróbuję jeszcze w piątek, jak będziemy robić streama, to spróbuję sobie podłączyć laptopa pod ten telewizor, żeby mieć większy obraz, wtedy będziecie mogli czytać komentarze. O, jakiś kabel. No, spokojnie. Kabel muszę dokupić. Co ci się krew leje? Nie no, mówicie, żeby mi przyszczepało, nie? Te cegły, nie? I taka bomba wyskoczyła, tu zaraz się krew podejdzie, nie? Idź umyć ręce, no bo... Ja będę myjął, idę to zrobić, tam jeszcze podmuruję to i zapiankuję i to się muszę umyć. Nie wiem, która godzina jest. 14. 19. Za 15. Nie pomyliłem się. No nie, zresztą tak źle z czasem. 14. No, ja od rana tyram tam, dobrze, wiesz? To jak ja wyszłam po 10, to ja na 14 dopiero byłam. Będę szczęśliwy, jak będzie spokój, wiesz, zagruntowany i pomalowany na kolor. Zobaczymy, jak sufit wyszedł, nie, jak nie, to jeszcze raz się ale już jest bliżej, jak dalej, nie. Panele też, nie. Jutro ma przyjechać ten kamień, nie, dokończyć. No, sobie nie robił już panele, to nie potrzeba dwóch, żeby panele wycinać, bo to wiesz, trzeba już kombinować teraz. To idziemy tam podziałać? Gdzie jest ta szpachelka? Gdzie jest to wiadro, co przyniosłeś? Tu jest, co ja przyniosłem. Werka, żebyś nie obrała namieć. Co? Żebyś nie obrała namieć jak Jasiu. No, zwariowałem. Jeszcze nie obrałem. A gdzie ma? A te... Po co te gniazdka wzięliście? Ja nie wziąłem. Tak. Kuweta się sprzyda. Dobra. Kuweta to mi się kojarzy tylko z kutem. A w ogóle w kuchni ten, bo tu będzie piec, ale to w kuchni, chyba że będzie grzało dwa pomieszczenia w sumie. Piec długo trzyma, jak się otworzy drzwi, to może nagrzeje dwa pomieszczenia. Powiem nagrzeć, albo chociażby stąd ciepłowy to by nie leciało tak, tam. Przypuszczam się, że jak podłączysz, nie wiem jaki będzie piec. Przypuszczam. Najpierw jakby... Otworzyć drzwi to będzie na pewno. Najpierw jakby był ten kaflowy duży, kurwa, fajnie było. On by wszystko ogrzał. No, ja... Co cię tak tknie?
Nawet i klatkę było gdzie. No weź sobie, bardzo dobra rureczka. No wiem, ale ja wam nie dam robić. Ale pani się, o jak nie jest tak. Ja mam tą batonę. No tak. O, zęby my też bolą. Nie, jak bolały to były, ale proszę. Nie się prosić nie musisz. Gdzie wam, bo tu mam szybką, serio. Ale Robert, poczęstuj się, proszę. Nie dam się prosić, no. O. Bez przesady. O. Tu mamy zagadkę teraz. Jaką zagadkę? No, żeby pracę dołączyć. Czekaj, muszę coś odłączyć na chwilę. Co chcesz podłączyć? Prachę? To nie jest takie kurwa kichu. Wiesz o tym? Żeby podłączyć prachę, to najpierw musisz wodę do niej dopuścić. A nie masz węża. To nie chodzi o to, nie? Żeby podłączyć prachę, bo tu jest wężyk do spłuczki. Się sprzątnie tą szafkę tu i tu będzie, gdzie ta szafka. Tego tu nie będzie. Tak cię widzę, jak go oplatuję. To. Marzek, odpada wszystko. A co, co trzeba będzie zrobić, panie Robercie? Trzeba będzie tak, zakręcić wodę, ten zaworek wywalić, kupić taki trójnik, jeszcze jeden, kupić kramik, który podłączymy pralkę. No. I dopiero jak się uda, to ten kranik, a ten kranik też taki, nie wiem, jak poprzek, gdzie jest ta spuszka? O, już na pół sena. To trzeba będzie kupić drugi kranik. Chciałem dzisiaj wziąć ten bojer jeszcze, ale on był połowę mniejszy, tyle lepiej ten pomalować po prostu. Jakiś farbę do tego, do metalu i pomalować go. Co? Czyli tak, jeden trójnik, dwa zaworki. Pół cala, trzeba będzie kupić. Jeden, ze mną, jeden żeby będziesz, podkręcić. Będziesz se brał, bo ja nie znam. Podłączyć pralkę. I drugi idzie do spłuczki, bo są dwa takie same, wiesz? Tu zlikwidujemy ten kabel całkowicie i pociągniemy od kostki, wykujemy od razu do sufitu. Żeby ledy wpuścić, a nie, że jakoś wiesz. Teraz zrobimy ten podwyższany tutaj, obniżony no, sufit. Dwa ledy w pierwszym, no i będzie jaśniutko. To powiem ci ten, jeszcze można zrobić taki większy, żeby jeszcze ocieplić ten sufit. Nie? Wiesz o co chodzi? Tam jest stelaże, na stelaże wełnę mineralną. Rurkę i rumieniu jej. Ocieplić trochę w ogóle tutaj ten, bo... Powiem ci, że tu jest strach, robisz. Przecież te rurki no, są czarne, bo nie pomalowane. Ale wiesz, jak już ocieplisz ten... Ale tu już widzisz cieknie, patrz, robisz? Kapie wodę. No, jak ocieplisz sufit i ten, i zamkniesz to drzwiami już, to nagrzejesz chwilę i będzie trzymało pewnie. No, na razie tragicznie wygląda ta łazienka. I tak sobie. Dobra, na razie wygląda tak. A tu możemy wylać ten samopoziomujący też tak wiesz delikatnie, żeby to wyrównać wszystko. A nie wiem, bo to na razie jest nierówno, ale ze względu na to, bo to już patrzcie, te nałożone wszystkie. Znaczy po prostu tą szafkę, to wszystko powyrównać. Panie, jakby nam ktoś dał ten, położył nam tu kafelki. No. Myślę, że tam radę, wiesz, tu akurat łazience. Bo tam chciałem kafelki, o tym ci mówiłem, żeby tam fajnie dać. To się zrobi, co to? I tak od tamtąd pociągnąć i w tą stronę, do futryny. Taki pasek zrobić, nopką. Może ładnie by to wyglądało, co? Od futryny w tą i w tamtą i tak, taki. Ale co, dać pasek, a tu będzie co? Byś musiał do dołu dać, bo jak to będzie wyglądało? Nie, ja mam w domu taki pasek i ładnie wygląda. Masz na długości pod meblami i taki pasek? No. Nie ma tam nie będzie. I białe, potem pomalowane na białe i tyle. No to nie ma problemu, bo to wiesz, to akad zrobię, nie ma problemu, a tak powiem ci, że tego łazienka się nie bierze, bo to wiesz. Tu u nas tym położę. To jest ogruntowane i namalowane. Tragedia, nie? Samo odchodzi. To wszystko by odpadło. Co? A tak się ma tylko. To też w ogóle. No nie wiem, widziałem to. A. Nie, 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 nie
Tak to dwa paski siatki, tyngi, jezgi. Zagruntuje się to siatka klej. Dobra, to zdrapę tę całą ścianę i można ją zagruntować. No i to jest nie, no to jest na warunku ze sklepu. Powiem ci, że tam ten pokój, co robią u Justyny teraz, nie? Pamiętam, co oni zrobili. Ją to młotkiem kuli, taki źródłem narobili. Jeszcze nie wiem, ta pani mówiła, żeby to dwa dni drapały, nie, tylko nie wiem po co, ale tam był mocny tynk. Ty. I taki dziur narobiły, że masakra. Wypiero bardzo. To wszystko chodzi. Nie było zagruntowane, pomalowane. Jeszcze kilka warstw farby na tego. A grunt jest tu? Jest. Jak bo kupimy cały termin. Drabno, będziemy drapać, a ta Weronika sobie to posprząta, jak idziemy do pracy. Wyrkamy tam. Będziemy drapać te całe ściany, a jutro sobie będzie sprzątać najbliżej. Jak pójdzie do roboty. Już na cały dzień, to akurat sobie sprzątasz. Jaki? No tam coś musieliście w tym w kuchni kablem coś dotknąć, bo się włączył. Ale to jest ten bezpośrednio z tego, więc jedyne co się mogło odpiąć ten. Bo to jest bezpośrednio od tamtego. No ale on nie jest podłączony, że nie był podłączony pod co? Pod ten. Tutaj pod to. No. Te kabelki wyciągnąłeś. Nie, to ty nie rozumiesz, bo to jest całkiem co innego. A ten co jest podłączony grzejnik, to jest ten, który ciągnie na ten. Czemu nie działa? Załączony normalnie. Włącz czajnik czy coś i załóż. Czajnik jest wyłączony. No, czy może jeszcze to się spodziewa? A, bo ja co coś tutaj. Dlatego ci mówiłam, że mamy jak się zakładać licznik, nie? A jak ja wyszłam do mieszkania, to już nie było stamtąd. Podłączałeś wszystko, jak zakładali licznik. Może. To werka. Śpiąca się robi powoli. Co? Śpiąca się powoli robi. Dzisiaj dzień jest taki jakiś. No, mi też się cały dzień spać dzisiaj chce. Mam pomysł wiatr. Ściany zdrapane. A będzie dojść jeszcze, wiesz, później do tego prądu tutaj, to w tym gniazdku jest. No tu jest prąd, tym czarnym, tym. No. Trzeba będzie jakoś podłączyć to gniazdko, żeby to działało, założyć i tyle. Ja tego nie podłączyłeś, nie znam. Ja zadzwonię jeszcze do swojego ojca, bo on jest elektrykiem na kamerce, może mi powie. Tak to jest właśnie, widzowie. Najpierw malujemy, teraz drapiemy. Musisz to złapać, żeby zagruntować, siatka klej, MPK-iem zapiętnować, zobaczysz. Tam tak samo wszystko jest do drapania. To jest bez sensu takie, no. Ktoś to pomalował, ale szkoda, bo roboty i materiału i czasu. Berka malowała. Nie, kazania no to nie jest ta dziewczyna na tym. Co? No właśnie nie zna na tym, nie? No. I to porządkowanie było, nie wiem. Tu widać, że tak. Gdzie tak trzeba, nie? Szybko to się biło.
Jaca praca. Jaca praca. Weronika. Weronika czy Weronika? Ja będę mówił do ciebie Weronika. No. Ej, z tego. Z czego? No z tego. Nie wiem, po co ty to włączyłeś w ogóle. No, żerywa. Nie będziesz oglądać. Czekaj, muszę tutaj ustawić sesję zdjęciową. No, gadaj, jakbyś tu mnie widziała. A co chcesz wiedzieć, powiedz mi. Drodzy widzowie, czterech literek wam nie będę pokazywała, bo się nigdy nie rozbierałam przed kamerą, to po raz. Po dwa, dla mnie jest śmieszne, że mam... Nie musisz nikomu dodawać. Że papierek to dla was to jest nic. Ja wiem, co zrobiłam, jestem tego świadoma. Tam się znowu te od tego wały, nie? Chcesz zapalniczkę? No, teraz mój jedyny nauk to papier. Tutaj najlepiej odbierało. I co, zawiesił się? No uciekał. Zaraz się nam dowie. Trzeba trochę pokombinować. To będzie ja, co ja robił. Chyba nic. Fajnie ci odpowiedział. No. Olo mnie i tyle. A tam olo. No tego to na pewno nie złapiesz. Tak jest jedynka, dwójka, trójka, TVP Info, TVP Historia, TVP Sport. Na razie czy nie dziękuję. Co będzie Żacowi dzisiaj robił jakiś? Ja mówię do niego w sklepie, chłopie. Jak chcesz kisie, to zrób werce, a nie. Wiesz co? Dobra, powiem, że kisie już nie jadłem dość długo. No, ja też. Ale bardziej bym zjadł budyn. O, tego też bardzo dawno nie jadłem. Budyn ostatnio jadłem. Nie denerwuje mnie to. Dobra, widzowie, bo dzisiaj jestem trochę zmęczony, też chcę jechać do domu. Jutro zrobię dłuższy, godzinny, dzisiaj będzie półgodzinny. A pojutrze może będzie półtora godziny, a za miesiąc będzie, kurde, nie wiem, 8 godziny. Serial. Nie, to już podchodzi pod film. No. Zostawcie łapkę w górę, widzowie, i suby. I piszcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze, nie wiem, jakieś pomysły. Macie? Zaszczepiłem już Weronikę. Jestem zaszczepiona. No, i remont idzie. Co jeszcze? Powoli, powoli do przodu. Pozdrawiamy wszystkich!